Czy wiesz, co mają ze sobą wspólnego Scooby-Doo i Twoje treści w mediach społecznościowych? Kiedy twórcy kreskówek tworzą postaci, opierają je o coś, co w psychologii nazywamy archetypem. Archetyp to swego rodzaju uproszczony wzorzec. Nasz mózg używa tych wzorców do ogarniania skomplikowanej rzeczywistości. Weźmy ludzi wokół nas. Kiedy ich poznajemy, jednym z elementów pierwszego wrażenia jest właśnie kategoria, do której ich wrzucamy. Rozejrzyj się wokół siebie. Jestem pewien, że znajdziesz w swoim otoczeniu mięśniaka, mądrale czy zakręconego wariata. I oni nie są jedynie. Mięśniakami czy mądralami, ale wygodniej nam klasyfikować ich ze względu na jedną dominującą cechę: choć mięśniak ma też mózg, urodę czy serce. A teraz spójrz na paczkę przyjaciół z Kubidu. Scenarzyści wzięli kompletnego człowieka i rozłożyli go na elementy pierwsze do każdego z elementów przypisując konkretną postać Fred to mięśniak. Velma to mózg, Daphne to uroda, a kudłaty i Skubi może i nie grzeszą odwagą, ale mają wielkie serce. W ogień by za sobą skoczyli. Chcesz, żeby twoje treści w Social Media były lepsze? Zrób to samo. Przypisz do nich pojedynczy archetyp albo stwórz z nich kompletnego człowieka. Część Twoich treści to mózg, mądre rzeczy. I znam konta, u których takie treści dominują. Inna część, uroda, czyli rzeczy, które mogą się podobać. Takie konta też znasz, prawda? Jeszcze inna część to serce, sprawy, które poruszają ciebie i Twoją społeczność. A na końcu mięśnie, czyli tupnięcie nogo, głośne mówienie o rzeczach, które nie są popularne. Zobaczysz, jak mocno urośniesz.